Mam na imię Andrzej, mam 38 lat. Największe dolegliwości to były moje problemy tak naprawdę żołądkowe. To chodzi przede wszystkim o jelita, jelito grube, jelito cienkie. Tutaj miałem problemy, dosyć częste problemy z rannym, po prostu problemy gastrycznymi, prawda? Zjedzenie na przykład orzechów, prawda, ziemnych powodowało mi to, że na drugi dzień, no, przy rano wiedziałem, że będę po prostu miał problemy. Tak samo zjedzenie majonezu bądź coś bardzo słodkiego. To powodowało wszystko to, że na drugi dzień będę, no, wiedziałem, że rano wstaję i udaję się w konkretne miejsce. Przede wszystkim dosyć znaczne ilości pasożytów, grzybów. Te bóle pojawiają się żołądkowe, pojawiają się w zależności od mojego, co zjadłem. Tak przynajmniej wnioskowałem sobie, bo czymś sobie to musiałem wytłumaczyć. Trwała dokładnie 5 tygodni. Zauważyłem, że właśnie po dwóch pierwszych tygodniach to było to, że już mi się wszystko jakoś zaczęło unormować. Tak jakby się wszystko tam zaczęło leczyć. Zacząłem nie mieć już tych problemów. Potem zacząłem testować sobie właśnie, czy zjedzenie, czy to czegoś smażonego, czy tych orzechów, czy majonezu, powoduje tą samą reakcję. I po dwóch tygodniach już tych reakcji nie było. To wszystko zaczęło się już normować, już nie miałem z tym problemu. Nie ograniczam się tak naprawdę z jakimiś posiłkami konkretnie po prostu. To bałem się, że mi zaszkodzą, bo mogą być ciężko strawne, bo tak po prostu to teraz nie. Poleciłem wszystkim znajomym, wszystkim osobom, którzy mają problemy podobne do moich, i czy to z bólem, czy to kwestia problemów żołądkowych.